Ja zaczynam już mało tutaj prezentować rozgrywkę. Żeby... No, jestem. Dobrze. Dzień dobry wszystkim, z tej strony Ara oraz... Oraz Polski Timson, oczywiście. Witamy Państwa w Mindustry, czyli połączeniu Factorio z jakimś Tower Defense'em. Coś takiego. Przesuń się, bo nie widzę. To jest Tower Defense, tak jest opisane. A, no bo to jest, ale to jest połączenie, mamy też pewną dozę Factorio tak naprawdę. O, dobra. Ponieważ musimy automatyzować procesy wydobycia, zdobywania surowców i tak dalej, bo niestety nikt za nas tego nie zrobi. Więc tak to wygląda. Aczkolwiek jest to Tower Defense bardzo przyjemny. Do tego multiplayer jest. Jak to widać na załączonych obrazkach, nie? Dobra. To jest 100 graczy, więc jak zbierzecie sobie ekipę ziomeczków, to możecie tutaj robić ciekawe rzeczy, bo powiedzmy sobie szczerze, jest tutaj co robić. Dokładnie, technologii jest całkiem sporo. Tutaj buduję po lewej wieżyczki, żebyśmy mieli jakiś tam zapas. Widzę, że rozszalałeś się trochę. No parę więcej tych... Nie, no nie zaszkodzi. No, więcej tym weselej, że tak powiem. Bo nie mam tego, miedzi. Dobra, idę trochę wydobyć, bo to będziemy tu czekać miesiąc. Na początku niestety trzeba sobie to robić ręcznie, to wydobycie. Bo na początku mamy stanowczo za małą produkcję, żebyśmy tu mogli zautomatyzować to jakoś. Ale w późniejszym czasie to będzie produkcja na pewno na pełną skalę. Elektrownie atomowe i te sprawy. Tak jest. Jak ktoś grał w Factorio, to wie mniej więcej, jakiego stopnia zaawansowania tu się można spodziewać. Bo to mniej więcej właśnie jest ten poziom, że tak powiem. Tyle, co mieliśmy okazję testować. Wiesz, co mi się wydaje? Tak? Że my chyba mamy dostęp do tych samych surowców jednocześnie. Tak. I przy odblokowywaniu kolejnych tych... Prawdopodobnie tak. Teraz zobacz, czy się rozdzielacz odblokował. Ej, faktycznie, możemy sobie nawzajem odblokowywać, ale to czy fajnie jest? No mamy to samo, że tak powiem. Jesteśmy na tym samym etapie, że tak powiem. I to właśnie o to chodzi. Na pewno potrzebujemy odblokować tą ścianę miedzi, nie? Potrzebujemy 200 miedzi do tego. A ja nie mogę odblokowywać. Ej, dobra, dobra, tylko ty możesz. Aha, ale ty masz dostęp do tego samego co ja, tak? Tak. No to dobrze, no to też fajnie. Oda. Ja tylko mogę budować. Dobra, mam małą miedzianą ścianę wykończoną, więc możesz tam gdzieś już coś zacząć łatać. Ja tutaj spróbuję pociągnąć trochę, o. Dobra, to spróbujmy to jakoś osobno pociągnąć, żeby znowu nie było korków. Bo... Chociaż obawiam się, że i tak będą, niestety. Dobra, właśnie. Ale mi muzyka skoczyła do góry, czekaj. Nie tak, nie. Wolniej. Skoro na razie nie zabudowaliśmy tego jeszcze, to zróbmy tak. O. O, zróbmy tak. Co ty na to? Już tam idę. Czy gdzie? No okej. Okay. No, taki murek na zasadzie pominięciem naszych taśmociągów. Nasz rdzeń od razu jest naszym magazynem, tylko że nasz magazyn jest też ograniczony. No niestety pojemnością do 4000. Ciekawe, czy później można go rozwinąć. Podejrzewam, że tak, ale... To się przekonamy. Dokładnie. Dobra, ja na razie spróbuję tu odblokować
dużej ściany nie potrzeba, ale na pewno będzie potrzebny ołów. Bo bez tego niestety nie poszalejemy. Bo bez ołowiu nie możemy odblokowywać bardziej zaawansowanych technologii. Dobra, zrobię to inaczej, bo to muszę trochę bardziej w tą stronę. Dobra. O, teraz zabudowałem tu wieżyczki nam jeszcze trochę. No dobra, tutaj widzę, tutaj masz już. Da się rozburzyć? Nie da się. Całym przyciskiem, aż zależy. Ale tego nie, nie chciałem ten śnieg zburzyć niestety. Chciałem być cwańszy niż ustawa przewiduje. Tak bym, właśnie, no bym obok to pociągnął, tak. I tutaj zrobię ci wejście, zobacz, masz dojście do, na samym końcu chyba, wiesz? Myślisz, że tak, a nie obok pociągnąć? Właśnie. Niech na samym końcu, chociaż tu się zbiega, co prawda to jest dalej lipa, no ale rozdzielacz postawimy. Na razie go mamy. O. O-o! Czemu wieżyczki nie strzelały? No bo się może nie nadawały. No są maksa nadawane właśnie, zobacz. Nie wiem. Właśnie też nie bardzo może mam pomysł. Może nie było w ich zasięgu. Może być, no dobra, zrobimy. On wtedy przeszedł zwyczaj. No właśnie, mógł bokiem przejść, nie łapie to zbytnio. No dobra, no to co? No teraz to będzie łapało. Naprawimy zaraz ten błąd. Chodź tutaj, o. Ładnie tak. O, no i pięknie. Jeszcze w ustawieniach widziałem wcześniej już, nie tak, przepraszam, ustawienia graficzne. O, wyświetlaj status bloków. Zielony status, jeżeli mamy, to jest to, że działa. Żółty, że ma jakiś problem typu zakorkowany. A czerwony, że nie ma ani amunicji albo czegoś, jeżeli chodzi o wieżyczki. To taki jeszcze dodatkowy tutaj, dodatkowe ustawienie, które przydatne jest, bo to zdążyłem sobie tutaj zrozumieć, że tak powiem. Więc... A co tam na... Jezus, ale żeś... Konstrukcję zbudował? Dobra, dobra, ja nie mówię, że robisz źle, tylko... Jestem szaleńcem. Mam widzę, że... umysł naukowca. Tam masz konstrukcję normalnie, budujesz konia jakiegoś. Cześć, bo coś mi się tutaj ołów przyblokował. Może tego, jak on miał. Trojańskiego budujesz. Cię włamiesz do wszystkich, co? Możliwe. Dobra, czekaj, ja bym tu... O, właśnie tutaj zrobię coś jeszcze, jedną rzecz, bo tutaj widzę, mamy jedną tutaj taką... Osamotnioną wieżyczkę. Tak, i ją wezmę zaraz, nakarmię czymś. To ją nakarm i na razie strzela, jakbyś miał wolną chwilę. Padedłem. Ja też, nie martw się. O. Dobra, to ja karm. A ja tu zbuduję coś może takiego zwanego murem. Miedzi mamy dosyć, więc możemy śmiało. Dobra, czekaj. Moje ulubione technologie to fireballe, tudzież inne rakiety i mury. Po sandboxie można było dużo się nauczyć. Tak. Mury elektryczne i te sprawy, to była fajna zabawka. O, odblokowałem nową zawartość. Co ty wydobyłeś? Złom. A, widzisz. Coś mi się odblokowało. Ołów, dobra. Rozblokowałem dystrybutor, sortownik. I na razie tyle, bo ołowiu nie mamy. Tego ołowiu jest stanowczo za mało, jak dla mnie. Nie, 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 panie, tu trzeba przebudówkę zrobić małą. Można więcej, ewidentnie. Czekaj, to zrobię to tak, bo tu już nie będzie, bo tak potrzeba tego. Tak. O! To prawda, nie wiem jak z wydajnością, ale mamy na pewno więcej kopalni. Panie.
Ja bym jeszcze gdzieś coś, jakiś ołów, tu gdzieś jeszcze chyba pamiętam był. O, tu jest ołów, panie, to tutaj zaraz ja tutaj się zajmę tym. Raz, dwa, trzy. Tam się strzela? Nie wiem. Bo słyszę. Przeszli przez... Sforsowali. Dobra, to ogarniesz? No, już wieżyczki ogarniają. Bo ja tu buduję małą zaporę nuklearną. Mamy za mało tutaj tego. Definitywnie. To jest twoja ostateczna odpowiedź? Definitywnie. Definitywnie. Poczekaj, bo teraz tak. Ja tu zrobiłem. Nie, sortownik mi jest niepotrzebny. Potrzebuję defensa. O, pek. Tu mi tu nie wyszło coś chyba. Okej. Okay. Dobra, teraz wyszło. Dobra, tutaj. Tytan. Ja tu buduję tam tytan zaraz. Najpierw podwójna warstwa murów. Bez tego nie podchodź. A propos, jak ktoś oglądał, jest fanem anime, osobiście polecam. Ostatnio miałem okazję oglądać dwa bardzo ciekawe anime. Czyli Tate coś tam, czy Bohater Tarczy po naszemu, nie pamiętam jak to leci, Tate i tak dalej. Przepraszam, niestety musiałem sprawdzić, a z głowy nie odpowiem, nie chciałbym teraz ścieniać. Właśnie o Bohaterze Tarczy. O, mamy tutaj dodatkowy ołów. To jest stado. I który po prostu jest czterech bohaterów i mają po prostu za zadanie bronić świat. Ale to jest, powiedzmy tak, jest całkiem fajne anime, ale żadne rewelacyjne. A drugie, Chorobliwie Ostrożny Bohater, gdzie właśnie bohaterem jest bohater, który, no, jak to właśnie nazwa wskazuje, jest ostrożny nadwymiar i do walki, jak się rusza, to tylko wtedy, kiedy może zmiażdżyć przeciwnika bez żadnego problemu. Naprawdę polecam. Można się po prostu uśmiać. Krótkie, tam po 12 odcinków każdy bodajże. A naprawdę można się fajnie bawić. Tutaj coś do zburzenia. Dobra, tu masz wieżyczkę, a tutaj jeszcze dalej wydobywasz, rozumiem? Hmm? Nie, tutaj patrzę, co tutaj się buduje. Czemu ta nie zasila tej prawej? Tutaj, panie. Tu. O. Zasila, przecież jest rozdzielacz. A, to był rozdzielacz. No coś nie wiem, jakoś focha miała, bo żółte było. A to ja nie wiem. To się ma i nie poszło. No pal pies. Dobra, nieistotne jako specjalnie, myślę. Tutaj, o. Drobne przebudowy, bo jak mówię, jak sobie wyświetlisz te ustawienia tych... jak to było? Żeby nie kłamać państwu. Ustawienia graficzne i wyświetlanie statusu bloków, to wtedy masz trzy kolory, nie? Zielony, czerwony i żółty. Zielony działa, czerwony nie działa, żółty jakiś problem jest. Coś idzie. A, ale tutaj moje zabawki, że tak powiem, robią robotę. Z tego co widzę. Ja tutaj się trochę, że tak powiem, przygotowałem na tego typu atrakcje. O, dobry pomysł. Dobry pomysł, widzę tam rozbudowanie. Panie kolego. Okej. Tu raz. Rozdzielacz tu miał być. I tu, dobra. I tu jeszcze. Ty demolowałeś? Dobra, to ja ty, dobrze. Okej. Okay. Myślałem, że coś ja napsułem przypadkiem.
Okej, nie no, trochę przesadziłem tutaj z tym. No dobra. Myślę, że ten, że to możemy uznać za defensywę ustawioną. Co ty na to? No to czekamy teraz tylko na falę. Możemy je popchnąć, żeby było szybciej. Dobra, to ja jeszcze tutaj nabuduję trochę... Mamy miedź też. A ty co tu wydobywasz? Ja ołów dalej wydobywam, bo on jest potrzebny. No ołów tak, a tutaj... Na tej o odblokowywaniu nowych tych. Momencik, zaraz, poczekaj sekundkę, mamy tutaj drobny problem techniczny. Ktoś tu chyba zatypował mocniej. Dobra, troszkę tu się popsuło. Już naprawiamy. A to jest ołów? Staje się to tylko jak... Nie, to jest złom, a ty tak. Złom tu wydobywasz, okej. Okay. I ołów. Ołów tak, ale mi chodziło o to, co to tutaj jest. To mnie zastanowiło, co ty tu wydobywasz. Dobra, ja tu blokuję w tym czasie... Tak, odwrotny sortownik, brama przepełnieniowa, brama niedoboru i most transportowy. Jedyne o, co... To ładnie poszedłeś. Tak, odblokowałem też dużą miedzianą ścianę, tutaj żebyśmy państwo widzieli. Duża miedziana ściana to jest po prostu takie 4x4. Dodatkowo jeszcze możemy odblokować jedyne co nam zostało do odblokowania to flak. Więc możemy tu poczekać, aż się odblokuje. Odpalimy kolejną falę, żeby tutaj nam przyspieszyć to. Tutaj defensywy mamy dosyć sporo. Tutaj troszeczkę słabo. To zaraz naprawię, troszeczkę przynajmniej po części. Panie! Tu nie mamy defensywy, chciałem ci powiedzieć, nie wiem czemu. Miałem to naprawiać, ale trochę się... Dobra, tam trzeba defensywę, stanowczo. No, musimy trochę polepszyć. Bo to tak średnio wyjdzie. Kurczę, ten to jest jakiś... Jakieś pancerne badziewie. Dobra. Napraw proszę, ja tu tutaj zbudować... Jakby się dostał do rdzenia... No to byłoby mało przyjemnie, wiem. Nam tu kopalnię wyburzył. Tutaj nie ma tego. Dobra. Ja tutaj o Jezu, nie tutaj, się rozpędziłem. Gdzie są moje zabawki? Tu są moje zabawki, o. Dobra, tutaj raz, dwa, trzy, cztery, zabawka jedna. Bo tutaj coś za dużo ich trochę i to mi się nie podoba. Od razu lepiej. Co to jest? Miedź. A skoro miedź, to... Ja się bez moich zabaweczek nie obejdę. Przepraszam, bo zabawki są bardzo ważną częścią dobrej zabawy. Jakkolwiek to nie brzmi. O, coś przyleciało chyba. Zepsuli moje zabawki, no. Okej. Okay. Udało się. A, no, już tutaj. Dobra, czyli teraz tak. Czyli jak widać, skończyliśmy sektor. Więc możemy albo iść od razu do następnego, albo jeszcze trochę powydobywać sobie tu surowców. Żeby w następnym było nam... Wypadałoby, żebyśmy wymaksowali surowce. Znaczy surowce... To jest po prostu nie chwila. Tak, to raz. Dwa flaka byłoby odblokować. Fajnie byłoby. W ogóle zobaczcie tutaj co odwaliłem. Musiałem most. I jeszcze to bramę mi przypomniał wymienić. Jezu, tutaj żeś ładną... A to zaraz wiem. I tutaj wiesz co zrobiłem? Most. I tu jest tak, pierwsza brama przypomnieniowa i ona tutaj rozdziela.
potem w dół idzie i tutaj dwoma bramami przypominamy, idzie dalej i się łączy z główną. Jest mały korek, ale powiedzmy... No konstrukcja jest ma... Jakby... No konstrukcja całkiem sympatyczna, bym powiedział. No według mnie bardzo ładnie wygląda. Jak to się jeszcze porusza, to tak... przyjemny dla oka. No taka konstrukcja, że tak powiem, pierwsza klasa. Odblokowałem też flaka, czyli mamy generalnie jak na tą misję odblokowane wszystko, co tylko mogliśmy. Także... No. Myślę, że na ten moment możemy tutaj sobie jeszcze tutaj chwilkę pozbieramy. Niestety nic więcej nie zrobimy. I możemy potem przejść do następnej mapki. Wystrzelenie kosztuje nas 1024 miedzi i 800 ołowiu. Więc musimy to niestety pozbierać, także... Także tyle, niestety, tutaj. Dobrze, także myślę, tutaj zakończymy sobie ten odcinek. Na następnym odcinku zobaczymy się u Timsona. Będziemy kontynuować naszą przygodę i odbijemy kolejne kontynenty, czy to tytułowy Zapomniany Las, bodajże, jeśli dobrze pamiętam, mój Zapomniany Las, tak? Zamrożony Las, przepraszam. Który tutaj nam został do... jako następny kamień milowy, czy też jakieś poboczne tutaj sektory, które są tutaj w okolicy. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz oglądania kolejnych odcinków. Zarówno u mnie, i u Timsona. Pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek do mnie. I już wszystko, Ara powiedział, więc nie będę się powtarzał.